Cześć i czołem, witam was w kolejnym odcinku serii dla początkujących. Dzisiaj zaczynamy w końcu drugą turę. Wracamy do naszej frakcji potworów. Jak widzicie, dalej nie mam podróży, dalej mi support Gwinta nie odpisał, więc musimy obejść się bez kluczy. No, widzicie, mam troszkę mniej golda, dlatego że otworzyłem kilka beczek potworów. Chciałem, żeby dzisiejszy odcinek był troszkę inny, żeby nie grać ciągle tym samym. Więc postanowiłem, że może znajdziemy coś w beczkach, co nam pomoże zdecydować, jaką frakcją teraz pogramy. Może nie frakcją, co bardziej archetypem. Otworzyłem bodajże 5 albo 6 beczek i powiem wam, że była tragedia, tak jak w poprzednim odcinku. Najlepszą kartą, jaką trafiłem, był Gael, 6-prowizyjny. Więc kto bardziej obeznany z Gwintem, może się domyślać, że będziemy chcieli pograć trochę pod wampirki. Mówicie, gdzie te wampirki? No niestety wszystkie są w większości na dole. Z tego względu, że nic nie trafiliśmy z tych beczek, naprawdę. Trafiliśmy Gaela, właśnie, który jest wampirem. Ale za chwilę przejdziemy do głównych założeń deku, czym będziemy chcieli grać. Nie będzie beczki na początek, bo, no, jak mówiłem, 5 otworzyłem już wcześniej. Nic nie trafiłem z tej beczki. Trafiłem chyba 2 flederów. I to mnie tak natchnęło, żeby zagrać dzisiaj wampirkami. Poza tym zmodyfikowałem trochę lidera, zagramy na skorupie i powrzucałem te karty, które mieliśmy w poprzednim odcinku, tak żeby troszkę to połączyć ze sobą. Główne założenia, oprócz tych, które już znacie, czyli ten mróz, dominacja, mamy też wampiry, które się wzmacniają za krwawienie. Czym jest krwawienie? Krwawienie jest to status, który zadaje jednostce obrażenia na koniec tury. Czyli nie jest to, jak do tej pory widzieliście, zadaje 3 punkty obrażeń od razu. Tylko jest to trochę rozłożone w czasie. Nakładając na przykład 4 tury krwawienia, musimy pamiętać, że rywal, który właśnie dostanie to krwawienie, będzie odnosił 1 punkt obrażeń na koniec tury przez właśnie te 4 tury albo przez tą długość krwawienia, którą nałożyliśmy. Czyli jest to trochę rozłożone w czasie, trzeba pamiętać, żeby tego krwawienia nie nakładać jakoś późno. Jeżeli na przykład w ostatniej turze nałożycie, nie wiem, 5 tur krwawienia, to te 4 tury się nie aktywują, ponieważ no już nie będzie czasu, kiedy mogłyby się one aktywować. Tyle o tym krwawieniu. Jakie mamy karty właśnie, które na tym zyskują? Mamy Fledera, który wzmacnia się za każdym razem, gdy nakładamy efekt krwawienia, o tyle samo. Nakładając na przykład 4 tury krwawienia na początku, Fleder się będzie wzmacniał o 4. Trzeba pamiętać, że to jest tylko raz na turę. Czyli nałożymy na przykład na początku 2 tury krwawienia, i chwilę później nałożymy 4 tury krwawienia, to on już o te 4 się nie wzmocni. Wzmocni się tylko o te pierwsze 2. Co nakłada krwawienie u nas? No, nakłada na przykład Alp. 4 punkty za 5 prowizji. Na rozmieszczeniu daje 3 tury krwawienia i na rozkazie powtarza to również daje 3 tury krwawienia. Czyli jeżeli zagramy go w miarę wcześniej, to może nawet zadać 11, wejść za 11 za 5, więc to 11 za 10, moja matematyka z rana trochę szwankuje. Ale to wciąż są dobre punkty. Tylko trzeba pamiętać, że trzeba z nimi trochę poczekać. I to krwawienie nie będzie od razu przynosiło efektów. Mamy również Nekurata, który na rozkazie daje wrogiej jednostce 2 tury krwawienia. I odnawia się to co 2 tury. Ale możemy skrócić odnowienie za każdym razem, gdy zagrywamy wampira. Oprócz tego mamy jeszcze... Mam jeszcze Bruksę pod pokrzepienie, na rozmieszczeniu daje 2 tury krwawienia. Nie ma tego krwawienia dużo, no ale tak jak mówiłem, beczki nie były dla mnie zbyt hojne, tak samo nie mam aż tylu fragmentów kart. Jeżeli chcecie grać pod krwawienie stricte, no to polecam zdecydowanie innego lidera niż Skorupa. Polecam bardziej Woń Krwi, które zdaje krwawienie na 3 tury, 3 razy możemy tak wykonać. No i jeżeli chcecie grać pod wampirki, no to koniecznie wpiszcie sobie tutaj jakiś tak wampir. No i tych wampirów tu jest naprawdę sporo. Mamy Regisa, który wzmacnia się na rozmieszczeniu. Najpierw wykrada wrogie jednostce 3 punkty obrażeń. Wszystkie właśnie umiejętności macie po prawej stronie. Powiem wam, że wszystkie karty z pierwszego rzędu, oprócz Detlafa Wampira Wyższego, który jest stricte pod zemstę, i oprócz tego Regisa, są tak naprawdę must have, jeżeli chcecie grać pod wampiry. Z drugiego rzędu koniecznie Oriana, również jest bardzo mocną kartą pod wampiry. Może Królowa Nocy, jakieś oczyszczenie. No i trochę rzadziej się gra Protofledera i Katakana.
Te dwie karty nie są grane w ogóle. One w ogóle nie są tak naprawdę wspierające dla archetypu krwawienia. Są bardziej pod obrażenia, pod kradzież właśnie punktów. Mógłbym jeszcze wrzucić sobie Garkaina, który się wzmacnia, jeżeli jakaś wroga jednostka krwawi. Tylko no właśnie jest problem z tym, że nie mamy aż tyle kart, które nakładają to krwawienie. I tu możemy również właśnie mieć problemy. No i mamy Gaela, zapomniałbym o nim. On na rozmieszczeniu zadaje jeden punkt obrażeń. Nie ma szału, ale jeżeli ta jednostka krwawi, możemy zadać jej 3 punkty obrażeń. Więc to już jest coś tam 7 za 6. Na śmiertelnym ciosie jednak warto pamiętać, wzmacniamy Gaela o siłę bazową zniszczonej jednostki. Czyli jeżeli jakaś jednostka rywala o sile bazowej 5 krwawi i ma 3 punkty siły, to Gael ją bije za 3 i wzmacnia się od razu o siłę bazową, czyli o 5. Czyli wzmacnia się o 8. Czyli 5 plus 3 to jest 8 i 4 siły bazowej, 12 za 6 to już naprawdę jest coś. Tyle słowem wstępu. Ja zapiszę deczek. Zobaczymy, czy sobie poradzi. Nie testowałem go jeszcze. Usłyszałem go dosłownie przed chwilą. Myślę, że możemy spróbować, czy sobie poradzi na 24 randze. No jest to taka trochę mieszanka. Nie będę ukrywał. Ostatnio właśnie w odcinku troszkę nieprzychylnie się wyrażałem w stosunku do rywala, który miał taką mieszankę. Tylko że no my tu mamy taką mieszankę z pomyślunkiem. Nie mamy wszystkiego, tylko mamy troszkę właśnie mrozu i troszkę tych wampirów. Zobaczymy, czy taka kombinacja da radę. No i zobaczymy, może rywal też pójdzie tym samym tropem, może też mu zabrakło. Może też mu w beczkach nie dropiło dobrze. Dobrze, że widzę tutaj trochę wampirów pod krwawienie. Więc sobie ich zostawimy. Mamy Mglaka, który bardzo fajnie gra z tym mrozem. I mamy Ozrela, którego chyba w pierwszej rundzie nie chcemy, żeby on nam zapychał rękę. Geralt jako kontrolna opcja zawsze jest spoko. No i szczerze mówiąc, to wygląda już całkiem spoko. Jest trochę tego krwawienia dla flederów. Okej, jest Bruxa. Zacznę tak, jak się nie powinno zaczynać na tych wyższych rangach, czyli od Fledera. Oj, zapomniałem, że tutaj się gra często Geralta. To będzie świetny Geralt. Na tych wyższych rangach przeważnie gra się na właśnie Włoni Krwi i się korzysta już z tego krwawienia od początku. Ale że my aż tego krwawienia tyle nie mamy, to ja będę troszkę grał Greedy. Uuu, pod zemstę grasz. Zniszczenie jest... No jest właśnie. Jeżeli gracie pod zemstę, to warto grać na niepohamowanym głodzie. On mógłby sobie od razu pochłonąć tą Manticore, tym samym by zniszczył mi tego Fledera. A tym, ja w tym momencie mu to uniemożliwię. Zagram Bruxę. I nawet jak teraz pochłonię tą Manticore, to mi zginie tylko ta moja 3-punktowa Bruxa. I o tego mojego Fledera mogę być spokojny. Okej, właśnie on idzie pod tą zemstę. Jestem troszkę zdziwiony, że on gra tego lidera. Ja się rozstawię z moim drugim liderem, pokrzepienie działa. A w rundach następnych będę chyba bazował już na mrozie. Na tych mechanikach znanych wam z poprzedniego odcinka potworów. Okej, on gra ropucha. Nie podoba mi się to trochę, no ale trudno. Nekurat do boju. To się fajnie cały czas wzmacnia. No mówię, tutaj jest Geralt. Praktycznie aż sam się prosi. No i nie wiem, czy... Jeżeli zagra Geralta, mamy ryzyko, że przegramy to na równych kartach. Ale wybaczcie, jeżeli słychać chrypkę, to mogę mieć głos troszkę zawalony, troszkę chyba się przeziębiłem, no ale takie uroki, ładna pogoda za oknem, od razu chciało się wybiegać na krótko, tutaj zawiał wiatr i jak to mawiały babcie, niewiele trzeba do przewiania, no ale cóż, nagrywamy, gramy dalej. On oczyścił sobie to krwawienie.
A ja nałożę kolejny. Mówię, tutaj Geralt jest aż zbyt nadto oczywisty. Tu będzie fajny Gael. Jeżeli to opadnie do 3, zadam 3 punkty obrażeń. A jeżeli nie dobrał Geralta, no to możemy chyba śmiało mówić, że wygraliśmy pierwszą rundę. Oczywiście nie wszystko stracone jeszcze. Mogę jeszcze zagrać Artgrave, to mi wróci w drugiej rundzie. Potem wrzucę ewentualnie Mglaka, no i wciąż będziemy może w grze. I on gra tu pochłanianie. No naprawdę jestem zdziwiony, że on nie zdecydował się na tego lidera. Okej, ja gram to, żeby ten mróz troszkę podziałał. Nakładamy krwawienie, no mówię, ale Geralt za Geralta. Ja też będę miał tutaj jakiegoś Geralta. Więc to nie jest powiedziane, że koniecznie jestem spisany na straty. Plus ten mróz ciągle mi obija tego rywala. Nie wiem, czy to nie będzie dobry moment, żeby spasować i zobaczyć, czy jego zdolności matematyczne są na miejscu. No bo zobaczcie, to krwawienie ciągle jest. Tu się jeszcze będą obijać, czyli to są 2 punkty mniej. 2 i 2 to są 4 punkty mniej zmrozu, czyli jeszcze 6 punktów mniej. Czy tak, jakbym miał 19, nie? Więc ja spasuję i zobaczymy, jak tam u niego z matematyką. I to będzie miał jeszcze jedną turę mrozu i jeszcze raz mu się to obije. No właśnie. Plus dla niego, że przynajmniej nie grał karty i nie spasował po następnej karcie, gdzie się zobaczył, że się zagalopował i tak by tego nie nadrobił. Więc tutaj plus dla niego, ale no, troszkę zbyt wolno zagrał. No i dobór lidera tutaj mu zdecydowanie nie pomógł, bo mógł sobie pochłonąć trochę tych jednostek. A tak to my wychodzimy zwycięsko. No i teraz mamy już nasze praktycznie wszystko to, co chcemy, oprócz tego Gaela. Czy mamy jeszcze jakieś krwawienie dla niego? Będziemy mieć Bruxę i Alpa. Więc ja bym go zostawił ewentualnie na trzecią rundę. I zaczniemy z Barciowego. Niech się nabija i znowu my będziemy sobie go cisnąć. On musi grać, bo ciągle jest ryzyko. Ciągle ma z tyłu głowy, że jest to ryzyko, że będę mógł go przebić. Okej, Kuchta Rytuał, wow. Niepotrzebnie wywalałem do Regaraja. To jest zreworkowana karta w ostatniej aktualizacji, w ostatnim patchu. I teraz na zemście ona wzywa swoje dwie losowe brązowe jednostki z zemstą stali do tego rzędu. Czyli może sobie się świetnie odchudzić. No niech będzie. Chcę zagrać tego Ygerna, żeby on w trzeciej rundzie był już na cmentarzu. Żeby mój Ozreal miał co jeść. No mówię, on gra stricte pod zemstę, więc nie rozumiem tego lidera. Raz kolejny powiem. No i zobaczcie, tu bardzo fajnie się odchudza. Bardzo ładnie mu to idzie. Ja troszkę powoli. Potem zagram sobie Artgrave, żeby ten Glak się już wzmocnił o te wszystkie tury mrozu. Bo nie wiem, czy widzieliście w ogóle tą kartę. Ona na rozmieszczeniu wzmacnia się o liczbę równą efektowi rzędu. No i właśnie, czytanie troszkę wychodzi rywalowi. Zablokował moje barciowe, no ale że ono ma zasłonę, to ten blok w ogóle nie działa. Więc przykro mi, panie rywalu. Wracając do Mglaka. On wzmacnia się na rozmieszczeniu i potem również też za każdy efekt pogodowy nałożony. Czyli gdyby tu były dwa efekty na dwóch obu rzędach przeciwnika, on by się wzmocnił o 4. Teraz się wzmocni o 6, bo nakładamy w obu rzędach na 3 dury. No i myślę, że tu jest spora groźba wygrania znowu 2 do 0. On ma sporo właśnie tych jednostek z zemstą, ale praktycznie żadnych pod pochłanianie. Miał tą harpię, która pochłania. Ma ropuchę, ale to jest ciągle za mało. To jest ciągle za mało i ja chyba zagram sobie już Eredina. Idę na całość. Eredin zwiększa obrażenia z mrozu, czyli zamiast 2 będziemy bić za 3.
No i w ostatniej rundzie zostanie mi mocny Ozreal. Okej, ma tego Bargesta. Tylko no tutaj znowu jest Geralt ładny. Nawet bardzo ładny. Ale jeszcze ładniejszy jest tutaj Gael, patrzcie na to. Rzadko kiedyś ten jeden punkt obrażeń zdarza. I jeszcze rzadziej się zdarza w jednostkę z sześcią siły bazowej. Naprawdę, fajnie to wygląda. No tylko, że mu tam... Szkoda, że mu aktywowaliśmy tę zemstę, ale to nie szkodzi. Bo i tak mamy sporą przewagę i chyba teraz spasujemy. Bargest może pochłonąć na rozkaźnie tylko na dominacji. Mamy całą dominację, można powiedzieć. Okej, jednak mamy Geralta ładnego. Rywal nam trochę pomógł, obsadzony garnizon. No tutaj... Tak się kończy. No nie mógł przewidzieć też, ale no... Powinien przewidzieć to, że na tych niższych rangach bardzo dużo osób ma Geralta. No i ładowanie wszystkich punktów w jedną jednostkę, no nie jest najlepszym... Nie jest najlepszym pomysłem, tak powiem. Bez lidera. Myślę, że na spokojnie. 40 punktów. Mamy awatar Priscilli. Wygraliśmy w miarę prosto. Fajnie właśnie jest podzielić sobie w pierwszej, w jednej rundzie wampirki i krwawienie, w drugiej mróz i dominacja, żeby nie ładować wszystkiego naraz. Żeby tak jak w poprzednim odcinku widzieliście, rywal ładował i harmonię, i symbiozy, i krasnale. Jakieś błędy wyskakują w gwincie. Żeby zdecydować się na jeden, dwa archetypy, jakoś to mądrze połączyć. A nie żeby wszystko naraz i żeby z tego nie było żadnych punktów. Same silniki, ale nic co by te silniki odpalało. Zobaczymy, czy w drugiej grze rywal również będzie popełniał te błędy. Okej, tego lidera jeszcze nie widzieliśmy w tej naszej serii. Pod przesuwanie, taktyka partyzancka. Przenieś jednostkę do drugiego rzędu. Jeśli to wróg, zadaj mu 2 punkty obrażeń. Jeśli to sojusznik, wzmocnij go o 2. I możemy tak 3 razy to zrobić. Nie mamy naszych lederów. Znowu zaczynamy. Jest na Gilfar, ale wciąż nie ma fledera. Wciąż nie ma fledera. No niedobrze. I nie wykorzystamy zapewne rozkazu zbarciowego. Chociaż aż tak nam na nim nie zależy. Barciowy jest na dalekim zasięgu, tylko rozkaz. Jeżeli przesunie nas, to ta część umiejętności już jest poza tym rozkazem z bliskiego starcia. Czyli on może zadać obrażenia tylko na bliskim starciu, ale nawet jeżeli rywal nas przeniesie do dalekiego zasięgu, on i tak będzie się wzmacniać, zaraz zobaczycie. Bo on chce go w ogóle zniszczyć, no to całego lidera nie ładujcie. Jeżeli nie macie czym go zniszczyć żadnej karty, to szkoda lidera, żeby jedną kartę. No chyba, że będzie miał coś teraz. Jest obrońca z Dulbratana. Obrońca z Dulbratana zyskuje na przesuwaniu, ale niepotrzebnie całego lidera zużył. Naprawdę to nie było... No było... Barciowe jest groźne, ale nie wiem, czy aż tak, żeby używać całego lidera. My gramy Egerna. Zobaczymy, czy no bo i w tym momencie już nie ma swoich atrybutów w postaci lidera, czy na przykład, nie wiem, coś bardzo groźnego będzie miał jakiś nasz fleder. On gra Defendera. Defendera jeszcze nie widzieliście. Jest to obrońca. Obrońca, czyli jest to status, który uniemożliwia branie na cel innych jednostek. Musimy najpierw zniszczyć obrońcę. Jeżeli chcemy na przykład, nie wiem, zadać obrażenia obrońcy temu z Dulbratana, albo każdej innej karcie w tym rzędzie. Prawda, musimy najpierw pozbyć się obrońcy, żeby móc, nie wiem, wzmocnić, po prostu obrać za cel inną kartę z tego rzędu. Możemy go albo zniszczyć, albo oczyścić. Oczyszczenie też działa. No ale ja w tym momencie niestety nie mam co z nim zrobić, więc będę próbował chyba go trochę obić, póki mam dominację. I znowu zaczynam ja.
Mógłbym spróbować dać krwawienie. Jeżeli straciłby 2 punkty siły, to wtedy Gael będzie bardzo fajny. Bo to aż 7 punktów. I on będzie grał pod przesuwanie. Bardzo. Bardzo fajny. Zobaczcie, to się to przeskakuje. Na koniec tury będzie przechodziło na skraj rzędu i wzmacniało jednostkę obok. A to za każdym razem, jak coś się przesuwa, wzmacnia tą jednostkę. Więc to jest takie perpetuum mobile, można powiedzieć. A mi się to nie podoba. Mógłbym zagrać na Gylfar, tylko że jest ryzyko, że dostanę i Ozreala, i do Regaraja, i to będzie słabe, bo nie chcemy blokować obrońcy, bo blok na obrońcy nie działa. I pytanie, czy chcemy zaryzykować jakiegoś Eredina? Czy po prostu spróbujemy? Ale to będzie zbyt wolne. No spróbujemy. Jest Nitral. Zobaczcie, on zużył całego lidera, więc mój Nitral jest teraz chyba w miarę bezpieczny. Jest w miarę bezpieczny i też na bloki. I nie może go już przesunąć, widzicie? Na takie karty. On zużył całego lidera i już nie jest w stanie. Tylko że no właśnie, boję się troszkę tego. Tego, co on tutaj wprawia. Więc szybko się tego pozbywamy. I robimy tempo i chyba trzeba będzie uciekać z tej rundy, bo jak to się rozpędzi... To chyba, że jakiś Geralt teraz. Ale no trochę goldów zainwestowaliśmy. On tutaj bardzo fajnie idzie pod to przesuwanie. I nie wiem, czy to nie będzie godne tego, żeby nagrać następny odcinek z tego. I teraz trzeba policzyć. Jeżeli teraz spasujemy, to się przesunie tutaj i wzmocni to o 1 i to wzmocni się. Czyli to będą 4 punkty, jeżeli spasuje, czyli nie przebije mnie. Aczkolwiek on użył całego lidera. I czy Geralt będzie miał lepsze cele niż to? Też jest to pytanie. Tylko że no, żebyśmy uważali, żebyśmy nie wykorzystali za dużo. Bo graliśmy praktycznie na samych goldach. To jest ciekawe. Dobra. Użyjmy tego Geralta. Jeszcze damy obrażenie. Aj. Mało czasu i troszkę nie pomyślałem, bo drzewiec Odyniec się przeskakuje na tył i się uzdrawia, czyli niepotrzebnie ten punkt obrażeń tutaj mu zadałem. No ale tutaj już presję czasu. Chyba że spasuje. Wydaje mi się, że jak on nie spasuje, to ja już na pewno spasuję. Bo chyba nie ma co szukać w tej rundzie. Zobaczcie, on to wszystko na brązach fajnie zrobił. Bardzo fajnie się tu poustawiał. Tymi swoimi silnikami. No a my też sporo zainwestowaliśmy. Tylko no pytanie, czy mu... Wow, wielki dąb. Naprawdę mocną talię ma. I ja uciekam póki mogę. Uciekam póki mogę. Wielki dąb 9 za 12. Albo zadaję jednostce obrażenia równe kart po lewej stronie, albo się wzmacnia o karty po prawej stronie. Więc to jest takie uniwersalne. Może zadać obrażenia, może się wzmocnić. Nigdy się nic nie marnuje. My uciekamy, bo tutaj nie ma co szukać. Kapitulacja jeszcze. No i porobił nas. Ale no muszę powiedzieć, że ma na razie talię, która podchodzi pod bardzo wysokie rangi. Może nie jest to jakieś meta stricte, ale wygląda jakby miał większość kart, które potrzeba. Na pewno wygląda jakby miał już zapchaną prowizję. I zobaczcie, mamy to, czego się spodziewałem. Czyli same brązy. I nie ma Fledera. Ale on spasował. Chwała mu niech będzie za to. Szkoda tego Alpa, ale trudno. Obyśmy dobrali Ozreala i naszych Flederów. No i Eredin byłby też fajny. Więc potrzebujemy troszkę tego. Jest Fleder. Bruksy niekoniecznie, dwie Bruksy.
Wow, ale to jest słaba ręka. Jest chociaż ten Ozreal, ale... No muszę powiedzieć szczerze, że nie wróżę nam. Jeżeli jego talia wygląda tak, jak się zapowiada, to myślę, że mamy marne szanse. Zagram Fledera, bo nie mam innego proaktywnego zagrania, chyba że ten Mglak. I pytanie, czy on też gra Geralta. No nam też by się przydał obrońca, nie ukrywam, pod te Fledery. Bo one bardzo szybko się wzmacniają i bardzo łatwo je właśnie dosięgnąć jakimś Geraltem. Ej, Plutaj, to już podchodzi pod nieco mniej. Podchodzi to pod nieco mniej metowe kręgi. Czy ja chcę mu dawać pancerz? Nie wiem, czy marnować Doregaraja na to. I on tak patrzy tego Fledera, widzicie, podświetla się karta na czerwono, to znaczy, że on sobie ją ogląda. I boję się, że on ma tutaj tego Geralta. Boję się tego Geralta. No ale prędzej czy później tak to się musi stać. Trudno. Niech atakuje. Okej, może nie ma Geralta. A my za to mamy fajnego pancerzyta. On miał... Aha, no tak. Zapomniałem znowu o tym pancerzu. Dla tej Dunki już się cieszyłem, ale przynajmniej Gael fajnie siądzie. Jest Pawko. To się już nie wzmocni. Znowu trzeba będzie łatać. Więc ładujemy Gaela. I strzelamy w Pawko. Tylko właśnie tutaj sobie zepsuł, bo Pluteje są kartą neutralną. A Pawko zyskuje tylko jeżeli są karty z Koyatel. Więc troszkę tutaj antysynergia. Mógł troszkę to inaczej rozegrać. Nie wiem, czy go nie blokować sobie. Czy punkt co turę nie jest to aż tak dużo. Jest Milwa. Ja nikomu nie ufam. Okej, nie podoba mi się ten pancerz w ogóle. Jak mam być szczery. No ale trudno. Zagram w ten sposób, żeby to nie zginęło od razu. I w następnej rundzie gram już nasze echo. Troszkę ten pancerz weźmie. Okej, on nie ma co blokować. I następny rywal, który nie czyta. Oba mają zasłony nałożone dzięki skorupie. I ta blokada nie działa. I teraz Geralt tak naprawdę ma wybór, którego walić, ale no tutaj troszkę już to się wszystko ładnie rozpędziło. Myślę, że nawet jak ma Geralta, no to nic na to nie poradzi. Robimy tak. Troszkę tego krwawienia nakładamy jeszcze. Mróz ciągle chodzi. I czasem warto nawet poświęcić te dwie tury krwawienia. Jak tutaj widzicie, tylko raz się aktywuje i zginie jednostka. No ale tak jak w tym wypadku, to jest bardzo, no, nieprzyjemne dla nas. I lepiej, żeby zginęło i zmarnować te dwie tury krwawienia, niż jakby miało to przeżyć i nam siedzieć spustoszenie. Pawko i tak zginie, więc go nie ma co blokować. Zablokujemy sobie Malenę. Przecież mogliśmy zablokować w końcu te Bluteje. Bo ten pancerz jednak troszkę irytował, ale nawet z tym pancerzem sobie poradziliśmy. I nawet jak ma Geralta, to myślę, że i tak to mu nie wystarczy. Pochłoniemy sobie naszego Ozreala. Czy Ozreala? Ozreelem i Gerna. No i tu jest znowu 30 punktów przewagi. Za mało tempa. Zużył wszystko to, co miał w pierwszej rundzie. Te wszystkie skoczki, gdyby zostawił na ostatnią rundę, no to mogły być naprawdę groźne. Jeszcze z tym pancerzem, no naprawdę mógłbym sobie z nimi nie poradzić. Ale także wyrzucił wszystko, co miał w pierwszej rundzie. W ten sposób coś mu nie wyszło w następnych. No i widzicie, mamy awans do wyższej rangi.
Była mozaika pełna, czyli ten mecz był meczem o awans wyżej. Dostaliśmy złoto. Chyba jakieś klucze tu widziałem jeszcze. Dobierzmy te wszystkie kontrakty. Albo i nie było kluczy. Tu macie jeszcze zadania dzienne, dzięki którym też możecie zbierać sobie właśnie jakieś klucze, możecie zbierać złoto. Wydawało mi się, że dostałem jakieś klucze, ale chyba mogłem się mylić. No cóż, zobaczymy ostatni meczyk, co nam przyniesie tym razem rywal, z czym będzie grał. Więc jakie lekcje z dzisiejszego odcinka? Żeby nie wyrzucać tego, co mamy najlepsze w pierwszej rundzie. No i żeby policzyć, żeby dobierać odpowiednio talię. Właśnie w tym pierwszym meczu lider. Zmiana lidera mogła naprawdę dużo zmienić w wyniku rywala. Tym razem gramy na szturm, na Skellige, że coś piraci. Szturm zadaje 3 punkty obrażeń dwukrotnie, ale za każdym razem, chyba słyszeliście już to, nie pamiętam. Tyle było tych liderów, że troszkę się gubię. Za każdym razem, gdy wroga jednostka staje się ranna, wszyscy korsarze i wszystkie okręty w ręku zyskują 1 punkt pancerza. Ranna, czyli za każdym razem, gdy siła mojej jednostki staje się czerwona. Nie jeżeli już jest czerwona i jeszcze spada, tylko jeżeli jest albo zielona, albo właśnie bazowa i spada do czerwonej, wtedy ten pancerz zostaje nabity. Trzeba coś wyrzucić. I znowu my zaczynamy trzeci raz. Naprawdę jest to bardzo, nie powiem tyle, że ciekawe, co troszkę może nawet irytujące. Okej, mamy nasze wampirki. Rzućmy sobie Nekurata. Tutaj nam nie przeszkadza, jeżeli to będzie Geralt. Czasami właśnie warto sobie wzmocnić coś takiego mniej znaczącego do tych wyższych i sprowokować silne removale albo silne silniki rywala, żeby to zniszczyły. Wszyscy grają dzisiaj te pluteje. Ty idź przodem, ja zaczekam. I akurat w tym wypadku chyba chcę je sobie zniszczyć, pochłonąć, bo ten pancerz im, piratom i okrętom jest przydatny. Więc myślę, że będzie dobrym rozwiązaniem po prostu pozbycie się tego. Widzicie, on z tego pancerza korzystał. No i znowu w skały przed wami. Gramy nasze wampiry i teraz pytanie, czy my chcemy dużo inwestować, bo on gra bardzo wolno. I też możemy popełnić ten błąd, że możemy rzucać. Nasze silne jednostki, kiedy rywal no nie gra nic takiego, co może nam zagrozić. I tak naprawdę mi się wydaje, że kiedy my rzucimy Alpa, chyba to zagramy, bo nic słabszego nie mamy na ręku. On po prostu spasuje, przynajmniej powinien. Nakładamy to krwawienie. Jednak nie spasował, on się rozkłada, ale to jest bardzo wolne. Idzie pod ten pancerz, a my właśnie mamy ten plus, że krwawienie ten pancerz omija. Nie wiem, czy to jest tu napisane. Nie jest napisane, że krwawienie ignoruje pancerz, ale tak jest, krwawienie ignoruje pancerz. I dodatkowo mi się tutaj fajną informację, że tury krwawienia anulują tury witalności, czyli jednostka, nie wiem, z pięcioma turami witalności, jeżeli nałożymy na nią 3 tury krwawienia, to nie dostanie krwawienia, tylko to ta witalność się zresetuje do 2. To też warto zapamiętać. Czy my w ogóle chcemy coś tu jeszcze grać? Bo ten pancerz sobie nałożył fajniej, ale co z tego? Może zagrajmy jeszcze pasożyta. No i po tej karcie pasujemy, jeżeli będzie chciał dalej grać. Bo to już jest troszkę punktów przewagi, on tutaj bardzo wolno podszedł. Ongran pierścień przychylności, wow! Pierścień przychylności, karta ostatnio bardzo często grana w mecie w tych najwyższych tierach. Ona zawsze zaczyna w naszej ręce. Na początku wzmocnij sojuszniczą jednostkę, tu jest bodajże o 3. I kiedy ta karta jest w ręce na koniec tury, jeśli jej nie zagraliśmy, ona zwiększa to wzmocnienie o 2. Czyli za każdym razem, gdy zakończymy turę, ona jest w naszej ręce, ona się wzmacnia. Jeżeli rywal spasuje, no to ona znika z naszej ręki, zostaje wygnana. I następnie dobieramy kartę, więc tak naprawdę zależy od rywala.
kiedy spasuje. Bardzo ciekawa karta. I pytanie, czy my... On gra jeszcze Płotkę i Hajdawera. Hajdawer to jest karta, której zastosowanie sam nie widziałem do końca, o co w niej chodzi. Za chwilę wam to wytłumaczę, tylko pytanie, czy my chcemy spasować, czy my chcemy już jeszcze coś poświęcać. Spasujmy może. Ta jednostka może urządzić rajzę po polu bitwy, żeby wesprzeć cię w boju. No i co to znaczy? Ja się dowiedziałem może, nie wiem, kilka miesięcy temu dopiero, co to znaczy. Generalnie chodzi o to, że ta karta może wypaść z talii i są do tego rachunek prawdopodobieństwa. Jeżeli mamy 10 kart na ręce, jest 0% szans, że Hajdawer wyskoczy. Im mniej mamy kart, tym jest o 10% więcej szans, że on wyskoczy. Czyli jak mamy 9 kart, to jest 10% szans, że wyskoczy. Jak mamy 8 kart, to znaczy to jest 20%. Im mniej kart mamy na ręku, tym jest więcej procent szans, że Hajdawer nam wyskoczy z ręki. Tak działa jego zastosowanie. A co robi rywal? Rywal wyrzuca się ze wszystkiego i nie przebija nas na minus 2. No nie wiem, o co tu chodzi. I to wciąż nie przebije na... Wciąż nas nie przebije. Jeszcze Ciri. No dobra, ale... Dlaczego on zagrał wszystkie karty? Biorę się do... Nie rozumiem, czy rywal się poddał, czy po prostu rywal... Czy rywal troluje, czy... Rywal się poddał. No szkoda. To było... To nie było... Konieczne, mógł po prostu spasować. No ale cóż, tak to też bywa. No to co, może jeszcze jedną na koniec, bo ta była trochę w miarę krótka. W miarę szybko nam idzie dzisiaj, 2 razy zwycięstwa szybkie. Ten ostatni mecz, 1 runda, rywal troszkę nie pomyślał. No i szybko nam znajduje rywala, więc dzisiaj troszkę więcej meczyków. Ale też są nieco szybsze. Bez beczek, więc może ten odcinek nie będzie aż tak długi. No i w następnym odcinku coś z Coyatel. Może właśnie weźmiemy sobie ten movement, na który graliśmy dzisiaj. Bardzo ciekawa talia, jeżeli może coś z beczek trafimy. Mamy Fledera, mamy... 2 mglaków nie potrzebuję. Jakieś krwawienie by się przydało. Jest 1, 2. Jest 3. I znowu my zaczynamy. Niesamowite. Okej, jest krwawienie sporo. I gramy na syndykat. Wow. Zobaczymy, czy rywal... Będzie wiedział, o co chodzi. Generalnie, jak widzicie, tutaj są osobne mechaniki, już są monety, są... Jest zysk, jest... Jestem niewinna, słyszycie? Niewinna! No, myślę, że do syndykatu przejdziemy... Przejdziemy w osobnym materiale, ale no warto wam pokazać, z czym to się je. Syndykat ma swoje osobne, że tak powiem, umiejętności w postaci monet. Dysponujemy maksymalnie 9 monetami i karty właśnie mają różne umiejętności w stosunku z tymi monetami. Gra Sihil, wow, czy to jest jakiś smurf? To się gra już na tych najwyższych rangach, w sensie tego Sihila. Zobaczcie, każda karta ma, niektóre karty mają opłatę, czyli wydajemy tyle monet, ile tu jest, żeby... I aktywujemy umiejętność, czyli wydaje 1 monetę i zadaje 1 punkt obrażeń najsilniejszej jednostce. Tu z kolei było na przykład zysk 6, czyli zyskuje na rozmieszczeniu 6 monet. On gra Sihil. Jak działa Sihil? Sihil zadaje 1 punkt obrażeń, a potem pozwala zagrać brązową jednostkę z naszej ręki. Jeżeli zabiliśmy tą jednostkę tym 1 punktem obrażeń, to zwiększa to obrażenia do 2, do 3 i tak w kółko. A my troszkę mu... Nie pozwolimy na to, bo on będzie chciał teraz bić za 2 punkty. To będzie teraz 3. Troszkę będziemy go obchodzić naokoło. On już trochę lidera wydał. Łapówka, czyli zyskuje 1 monetkę sobie 6 razy, czyli może sobie 6 razy zyskać 1 monetkę. 6 monetek łącznie. Już 4 użył. I on tego Sihila będzie chciał ładować w nasze najniższe jednostki. No więc troszkę tych najmocniejszych kart dzisiaj doświadczyliśmy. Co jest właśnie tutaj ciekawe z tą opłatą?
że jak ma ich dwóch, to oni i tak jeden tylko może wydawać monetkę. Więc to nie może klikać dwóch i to będzie dwa różne obrażenia. Jak na przykład mamy, jakby to miało rozkaz, zada jeden punkt obrażeń, to każdy z nich może zadać jeden punkt obrażeń, ale oni mają do dyspozycji ten sam worek z monetami. Czyli jak jeden będzie wydawał monety, no to się nic nie stanie. Nie będzie żadnych benefitów, jak obaj na zmianę będą wydawać te monety. My gramy naszego Fledera. Dajemy to krwawienie. I obchodzimy naokoło ten Sichil. Nie chcemy, żeby tu była jakaś dwupunktowa jednostka z naszej strony. Po naszej stronie stołu. Żeby on nie zyskiwał na tych brązowych jednostkach zagrywanych z ręki. Żeby ten Sichil był jak najmniejszy. Okej, on gra teraz złote karty, żeby sobie te brązowe pozostawiać. Krwawa rozrywka. Okej, teraz zagrożony jest ten Fledder. Tutaj mamy 3 tury krwawienia, więc troszkę on się wzmocni. Fajnie. Czy jesteśmy zagrożeni? On zadaje najsilniejszej, więc jakby on musiał ją zbić, to troszkę by to minęło czasu. Więc sobie poczekamy, to na razie nie jest zagrożone. Natomiast ta Brooksa może być zagrożona, bo ona ma tylko 3. Jest już tasak, wow. Poświęca znowu wszystko. Czy może nie wszystko, ale te swoje najsilniejsze jednostki już poświęca. Tutaj zaraz będzie bardzo fajny Gael. Już w tym momencie. Najpierw zadamy krwawienie. Zobaczcie, jeżeli macie zagrać wampira, to ma aktywny rozkaz. Dajemy najpierw krwawienie. To będzie w odnowieniu. I gdy zagramy wampira, to odnowienie się zmniejszy. A gdy teraz zagramy Gaela, to niewykorzystany rozkaz, znowu to odnowienie będzie na dwóch, a nie na jednym. Dajmy krwawienie. Zagrajmy Gaela. Widzicie, tu jest odnowienie na jeden się zmniejszy. No i sobie dajemy radę, on zagrywa bardzo mocne karty. Tasak, zastraszenie, czyli kolejne słowo kluczowe, była asymilacja, która bazowała na stworzonych jednostkach. Zastraszenie się wzmacnia za każdą kartę zbrodni, czyli to jest kolejna kategoria karty specjalnej w danej frakcji, taką ma teraz syndykat. Właśnie tutaj właśnie trzeba liczyć na te monetki, trzeba je policzyć, trzeba sobie pokalkulować, ile się opłaca wydawać, ile nie. I stąd ta frakcja według mnie jest najbardziej skomplikowana dla nowych graczy. Mi się wydaje, że to jest jakiś zawodnik albo nie wiem, który już kiedyś grał w Quinta, jest obeznany z tymi mechanikami, albo sobie założył nowy konto, tak jak ja. Ma dużo skrawków i będzie chciał sobie posmerfić trochę na tych niższych rangach, może mu nie szło na tych wyższych. No różni zawodnicy się trafiają. Mamy Argaef. No i pytanie, czy my chcemy to grać? On troszkę się wyrzucił z tego, co miał. Troszkę się pozbył. Aczkolwiek myślę, że tam wciąż może mieć coś mocnego. Tylko, że my no nie mamy swoich kluczowych komponentów. I myślę, że na długiej rundzie będziemy faworytami. Mimo wszystko, on użył już trochę tych swoich monet. Co powoduje, że zostały mu tylko 2 w zapasie. Warto jeszcze dodać, że na przykład kończąc... Ojojoj, co? Dlaczego? Oczyszczenie z grzechu. Okej, to jest bardzo dziwne zagranie, bo to jest 12-prowizyjna karta, która właśnie bazuje na zagraniach na długich rundach. Ograniczenie czarownic. Tworzy koronę syndykatu, czyli sobie takie tokeny, możemy 3 monetki zdobyć. I mamy mechanikę nagrody. Mechanika nagrody, która polega na tym, że jeżeli na jednostkę zostanie nałożona nagroda i ona zostaje zniszczona, to rywal zyskuje tyle monet, ile wynosiła siła bazowa zniszczonej. Więc i ona na koniec tury się odświeża ten rozkaz, jeżeli żadna jednostka nie ma nagrody. Więc ona może nakładać nagrody, nakładać, ale czy on ją wywalił po prostu tak na pasie, no to jest naprawdę dziwna sprawa. No ale nie nam to oceniać, nie nam w to wnikać. Mamy Fledera.
Zobaczymy. Nie wiem, wydaje mi się, że może być to gracz, który bardzo długo nie grał w Gwinta i nie jest obeznany z tymi mechanikami, a po prostu miał bardzo dużo skrawków. Świeca Czarnoksiężnika, świetna karta. Może sobie wydawać monetki z nadpłatą, czyli wydaje jedną monetkę, wzmacnia o 2. Potem to się zwiększa. Wydaje dwie monetki, wzmacnia o 3. Świetna karta, tylko wydaje mi się, że tutaj rywal troszkę nie jest obeznany z tym, jak syndykat dzisiaj działa. No i pytanie, czy my chcemy grać? Chyba zagramy sobie tego Nekurata i wzmocnimy go, żeby miał tą zasłonę. Właśnie bardzo dużo jest tych nowych mechanik, jeżeli chodzi o syndykat, więc myślę, że powoli najpierw trzeba opanować wszystkie te rozmieszczenia, rozkazy, zapały, zasłony i tak dalej, i dopiero później być obeznanym z tym, co się dzieje. Wow, rywal naprawdę ma bardzo dobrą talię, ale nie mogę powiedzieć o tym, że gra nią bardzo dobrze. Czy będzie mi jeszcze potrzebne jakieś wzmocnienie? Zagram sobie tego Fledera. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy... Jeżeli traficie na takich graczy i będziecie przegrywać, nie przejmujcie się, zdarza się. Ktoś nie grał w Gwinta rok, dwa, ma bardzo dużo skrawków, kraftuje sobie deki, które widzi na YouTubie. Tylko on, tak jak widzicie, nie zawsze potrafi nimi grać. Dużo sobie skraftuje, no ale możecie też trafiać na takich graczy bardziej rozgarniętych, którzy no będą wiedzieli, no wtedy nieuniknione jest, że przegracie, zwłaszcza jeżeli nie macie wszystkich kart, więc nie spieszajcie się, próbujcie dalej, kiedyś będziecie też na takim poziomie. On grał Neuromancję, czyli karta Echo wróci do niego, no już nie wróci, bo nie ma czwartej rundy. O, on naprawdę ma wszystko. Okej, on będzie chciał sobie zostawić to pod swojego Sihila. On aż prosi, żebym zostawił tego Fledera. No ale my mu nie damy tej satysfakcji. Damy to krwawienie. Bo ten Sihil właśnie na inicjatywie musi być. Czyli czym jest inicjatywa? Jeżeli w danej turze nie został użyty rozkaz, nie został użyty lider, nie została użyta opłata, to wtedy ten Sihil... O, widzicie, teraz zada za 2? Ale nie wzmocni się w następnej turze, już nie będzie bił za 3, bo użył rozkazu. Użył rozkazu, więc wciąż będą tylko 2 punkty obrażeń. My w tym momencie chyba zagramy sobie już Eredina. Nie mamy już żadnego krwawienia, więc trudno. Potem gramy chyba Mglaka, żeby on się troszkę wzmocnił. I na koniec Artgev. Co chcemy pożerać z Ozreala? Chyba najlepszym targetem będzie ta pogromczyni czarownic, którą wyrzucił. Troszkę słaby Ozreal, no ale cóż. Jeszcze mam mistrzowską włócznię. No i z tym już nie mamy co zrobić, niestety. Tylko pytanie, czy mu to wystarczy, bo on idzie wokół tego Sihila, tylko wciąż on ma ile? Dwa punkty obrażeń czy 3? 2. Widzicie, on się nie wzmocnił, bo musi mieć... O, złapałem go. Na śmiertelnym ciosie zagraj brązową kartę ze swojej ręki, a następnie zwiększ obrażenia. A następnie dodaj Sihil z powrotem do swojej ręki. Czyli musi zniszczyć kartę, żeby zagrać kartę brązową. Ale na inicjatywie, czyli nie mógł użyć ani rozkazu, ani lidera, on zwiększa te obrażenia. A jeżeli nie będzie tej inicjatywy, no to ciągle te obrażenia będą na tym samym poziomie, nie? My teraz gramy... To krwawienie w ogóle mu nic nie daje. Chyba chcielibyśmy się tego pozbyć, bo to mu tak trochę ustawia tego Sihila. Szkoda trochę tych punktów z obrażeń.
Trudno, ale... Wolę, żeby nie miał ustawionego Sihila, bo teraz ma chyba na 3. A tutaj krwawienie mu nie działa, bo on zadaje krwawienie, a my mamy zasłony. Jest trochę tych mechanik, nie bójcie się. Podejdziemy po kolei do tego. Okej, tu będzie... Okej, myślałem, że daje krwawienie. Lepiej, żeby on używał tego, bo będzie miał większy profit. Chyba, że po prostu chcę, żeby tutaj ten Sihil działał. Okej, ma drugiego, znowu dostaje zysk. My tego drugiego sobie pochłoniemy. Czemu on dostał tarczę? Czy on grał? W jaki sposób on dostał tarczę? Coś mnie ominęło? Aha, bo grał tarczę z łusek, okej. Boję się, że nasz Geralt będzie trochę pusty, ale on ma. Niemu został Sihil z obrażeniami za 4. Okej, wzmocnij sobie podejrzanego sprzedawcę, dobrze. Wzmocniłeś podejrzanego sprzedawcę, w związku z czym spotka cię kara. Czy jakoś tak to szło? Dziękujemy, Sihil zadaje 3-4 punkty obrażeń. My jeszcze mamy Ozrela, no niestety. Nawet na te najmocniejsze karty, talie, da się wygrywać. Trzeba tylko trochę pomyśleć. Wiadomo, że dla nowych graczy może troszkę być ciężka ta mechanika Sihila, ale na tych najniższych rangach mi się wydaje, że nie powinni się na niego trafiać. Tylko bardziej na takie podstawowe mechaniki, pokrzepienie, mróz, czy no tego typu rzeczy. My wygrywamy ostatni mecz, dostaliśmy awatar mozaiki szybciutko, więc myślę, że będziemy się teraz coraz szybciej pnąć w rankingach. Odbierzemy sobie kluczyki. No ale beczek, no, jak mówiłem, otwierać nie będziemy. Bo otworzyłem ich już trochę przed odcinkiem. Nie chcę, żeby on był aż tak długi. Także widzimy się na następnym odcinku, nie ostatnim, następnym. Ze Skojatel bodajże. Może uda mi się coś ciekawego skleić. I co? I tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.